Po recenzji książki Wolskiego Spokojnie o wojnie pojawiły się głosy, żeby omówić szerzej jakiś wybrany aspekt z tego jego książki, żeby się bardziej na tym skoncentrować, nie tak ogólnikowo. Okej, dobra, wybrałem scenariusz konfliktu polsko-rosyjskiego, scenariusz wojny hybrydowej, scenariusz drugi, który sam Wolski w swojej skali prawdopodobieństwa określił jako wysoki. Jednocześnie Wolski mówi, że w obliczu taki konflikt czeka nas w obliczu wojny pełnoskalowej Rosji przeciwko Polsce, co siłą rzeczy jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne w chwili obecnej i w najbliższym czasie, oraz ewentualnie, jeżeli będzie przygotowywany konflikt w państwach ościennych, wtedy taka wojna hybrydowa przeciwko Polsce miałaby się rozpocząć. Wydaje mi się, że do tego należałoby dodać trzeci moment, kiedy wojna hybrydowa pojawi się tutaj u nas. To jest trwający konflikt na Ukrainie, więc ta wojna hybrydowa jest doskonały, idealny moment na to, żeby wojnę hybrydową w Polsce przeprowadzić. Tędy idą dostawy sprzętu, uzbrojenia, broni, wszystkiego, żywności, pomocy medycznej. Więc Rosjanie, którzy zdają się, że fizycznie nie są w stanie zagrozić Polsce, no, wydaje się, że logiczną konsekwencją byłoby przeprowadzenie konfliktu hybrydowego, który uniemożliwiłby dostarczanie tych towarów na Ukrainę. Dlaczego tak się nie dzieje? No to odpowiem poniżej. Wolski nie precyzuje tutaj, czy chodzi o kraje ościenne Rosji czy Polski. Jednak z kontekstu może zakładać, że chodzi o kraje ościenne Polski. Spójrzmy więc na mapę, jakie kraje ościenne może chodzić. Wydaje się, że najsensowniejszym wyborem jest tutaj konflikt na Ukrainie bądź w krajach nadbałtyckich. Mniej prawdopodobne, ale możliwe są jakieś zamieszki na Białorusi, gdzie Rosjanie chcieliby wojną hybrydową stłumić ewentualne próby chęci pomocy Rzeczypospolitej Białorusi. Mogłoby także chodzić konflikt w Mołdawii. Mało prawdopodobne, czy jakieś działania na Gotlandii, chociaż to wydaje się, że to są bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Wymieniamy tylko tak dla porządku, żeby je wymienić. Jeśli będą to kraje nadbałtyckie lub inne, to Polska nie będzie jedynym celem wojny hybrydowej, nie może być jedynym celem wojny hybrydowej, ponieważ dostawy do tych walczących krajów, ewentualnie pomoc przy takim rozwoju sytuacji, kiedy Rosja planuje jakąś interwencję w krajach ościennych, pomoc do tych krajów ościennych nie będzie szła tylko przez Polskę, więc Rosjanie będą musieli rozpętać wojnę hybrydową właściwie na całej długości wschodniej flanki. Przykładowo, w współczesnym konflikcie z Ukrainą pomoc nie idzie tylko ze strony Polski, ale większość amerykańskiego wojska rozładowuje się w Aleksandropolis, w Grecji, część idzie przez inne kraje, mogą iść przez kraje nadbałtyckie, mogą być tam wyładowywane transporty. Rosja naprawdę nie może sobie wybrać jednego kraju, aby z nim walczyć. I podobnie w tym przypadku izolacja polityczna kraju nie miałaby najmniejszego sensu, bo nie wstrzymałaby pomocy dla walczącego kraju. Pamiętajmy, że kraje zachodnie, do których my się zaliczamy, zazwyczaj są bardzo, bardzo pragmatyczne. I izolacja polityczna ma sens tylko w przypadku planowanego pełnoskalowego konfliktu, który sam Wolski określił jako nieprawdopodobny. W przypadku, w takiej próbie, jakby Rosjanie chcieli sparaliżować pomoc dla innych krajów, skupiliby się na fizycznym bądź informatycznej eliminacji różnego rodzaju punktów przerzutu, lotnisk, portów, ewentualnie blokowaniu tras przejazdu bądź przemarszu wojsk, ciężarówek, pociągów. Atakowaliby więc punktowo w określonych miejscach, chcą osiągnąć określony efekt na terenie całego kraju, gdzie doszłoby do tego typu zdarzeń. W przypadku uderzeń, powiedzmy, charakterze hybrydowo-terrorystycznym, nie będzie miało znaczenia izolacja polityczna Polski na arenie międzynarodowej. Absolutnie nie będzie miała najmniejszego znaczenia. A co będzie miało znaczenie? Znaczenie będzie miało właściwe dyslokowanie wojsk obrony terytorialnej, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Francji, oraz właściwa dyslokacja specjalistycznych pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, tak aby one ze swoim specjalistycznym sprzętem
mogły w miarę sprawnie i szybko dotrzeć do zagrożonych rejonów. Współczesna dyslokacja, która istnieje jeszcze w oparciu o infrastrukturę poradziecką, nie jest jakoś szczególnie dobrze do tego przygotowana i należałoby tutaj przeprowadzić w zakresie dyslokacji, pokojowej dyslokacji Sił Zbrojnych RP zmiany. Natomiast pojawi się na pewno element ataku moralno-etycznego albo próby jakiejś dezinformacji, co wydarzy się najprawdopodobniej po ataku i skoncentruje się na szukaniu winnych. I tutaj rosyjskie firmy troli będą próbowały na pewno mocno naciskać, aby podzielić społeczeństwo podczas szukania winnych i tutaj musimy szczególnie uważać, by zachować spokój i opanowanie. Doświadczenia wojny na Ukrainie pokazały nam, że wojna hybrydowa, że wojna informacyjna to nie jest jakiś mit, tylko prawdziwy, realny oręż. I my dzięki tej wojnie na Ukrainie nauczyliśmy się tej wojny informacyjnej. Naprawdę, chociaż trochę, nie jest ona już nam tak straszna. Wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo osłabi to zdolności przeprowadzania przez Rosjan wojen hybrydowych o podłożu fake newsów czy wojny o charakterze informacyjnym, dlatego że naprawdę na większość wydarzeń reagujemy jako społeczeństwo bardzo spokojnie. Jesteśmy generalnie opanowani, nie licząc, to prawda, na początku było troszkę zamieszania, troszkę chaosu, ale to naprawdę przez kilkanaście pierwszych dni, potem przez cały dalszy okres do dnia dzisiejszego społeczeństwo zachowuje się albo nawet wzorowo. Naprawdę spokój, opanowanie, nie ma się co tak bardzo lękać wojny informacyjnej, gdyż uważam, że damy sobie z tym doskonale radę. Zgadzam się z Wolskim, że wojna hybrydowa będzie to tak, czyli wojna wielopłaszczyznowa odbędzie się na terenie RP i największe zagrożenie będzie przychodziło do nas ze strony ataku z wykorzystaniem uchodźców od strony granicy. Dla Rosjan będzie to najkorzystniejsze w układzie koszt-efekt, dlatego że wzdłuż północnej granicy Rzeczypospolitej z obwodem kaliningradzkim należałoby tam dyslokować kolejne pododdziały Sił Zbrojnych RP, zaopatrzyć się w sprzęt, nawet te honkery nieszczęsne, cokolwiek byleby miało kółka i jeździło, ponieważ niezwykle istotne jest, aby tutaj zabezpieczyć sprzętowo te wojska, które osłaniają granicę, ponieważ każdy brak pojazdu, który służy do ochrony granicy, skazuje nas na delegowanie patroli pieszych wzdłuż owych płotów czy wzdłuż granicy, co powoduje, że mnóstwo żołnierzy jest kierowanych do tych zadań niepotrzebnie. Jeden samochód jest w stanie zastąpić kilka patroli i tutaj należy o to na pewno zadbać. Uważam, że w tym wypadku Wolski się myli. Rzeczpospolita będzie celem ataku hybrydowego, owszem, ale nie bezpośrednio ze strony Rosji. Będzie to atak hybrydowy skierowany w Ukraińców, co jest mniej prawdopodobne, bardziej prawdopodobne, że będzie skierowany na Białorusinów i w przypadku, gdyby Rosjanie chcieli przeprowadzić jakąś kontrolowaną operację zbrojną na krajach ościennych, wtedy będą chcieli doprowadzić do wyłączenia Rzeczypospolitej, ale w sposób faktyczny, fizyczny, czyli powstaną na Białorusi jakieś grupy, które o charakterze zbrojnym, które będą wzdłuż granicy operowały i próbowały osiągnąć w ten sposób jakieś tam skrajne cele polityczne. I w ten sposób zostanie to wykonane. Z kolei rolą Polski będzie zagranie takie lustrzane. Polska nie może w tej sytuacji odpierać ataków bezpośrednio, oczywiście może, nawet musi, ale musi pełnić rolę takiego strażaka, pilnować równowagi w rejonie, rozglądać się w rejonie, czy nie pojawiają się jakieś określone niebezpieczeństwa, czy skierować wasze łapy, na skierować wzrok może na Zakarpacie, gdzie może dojść do próby rewizji granic ze strony Rumunii bądź Węgier i tutaj powinny być prowadzone działania, które mają na celu uspokojenie i wprowadzenie jednolitej polityki w tym rejonie pod nadzorem Warszawy, przy wsparciu Warszawy. Dlatego niezbędne będzie także wysyłanie w zagrożone rejony w przypadku ewentualnych ataków terrorystycznych, pomocy, straży pożarnej, tak aby aktywnie w tym uczestniczyć. Uderzenie o charakterze takim klasycznym, terrorystycznym, jak sobie wyobrażamy, z użyciem ładunków wybuchowych, nie będzie miało znaczenia w dłuższej perspektywie. Tak, może spowodować jakąś panikę, chaos w ciągu
2-3 dni, ale potem nastroje się uspokoją, a ludzie nawet staną się bardziej czujni i bardziej odporni na tego typu działania, będą się bardziej rozglądać, co się wokół nich dzieje. Przeprowadzenie w ogóle takiego ataku jest bardzo trudne, zwłaszcza, że są specjalistyczne instytucje, które monitorują, śledzą tego typu zadania, tego typu sprawy. Służby są generalnie przygotowane na najróżniejsze scenariusze, między innymi nawet na takie, więc tutaj nie będzie wcale łatwe przeprowadzenie czegoś takiego. W mojej opinii bardziej prawdopodobne będzie uderzenie w system bankowy i w system kolejowy w Polsce, w linie kolejowe. Dlatego też szczególnie istotną rolę mają służby ochrony kolei, które naprawdę wykonują teraz tytaniczną pracę, ponieważ kolejami odbywa się wszelkiego rodzaju transport w przypadku, gdy doszłoby do konfliktu z państwami ościennymi, tak, no to drogi kolejowe będą najważniejsze, system płatniczy, czyli pozbawienie obywateli gotówki będzie szczególnie dotkliwe praktycznie na każdej płaszczyźnie i najbardziej korzystne ze strony Rosjan z punktu widzenia koszt-efekt. Przewiduje także polski terrorystyczne uderzenia w centra miast, które mają na celu porażnienie Polaków, a innych nacji. Posłuchaj się tutaj cytatem ze strony 143. Możliwe są także zamachy w miastach w celu podsycania społecznego strachu i psychozy. Oczywiście to przykłady działań skrajnych także dla Rosjan, a dlatego o tyle trudne, że Polacy jako naród jednoczą się w momencie zagrożenia. O ile jednak, co trzeba podkreślić, zagrożenie to jest jasno i poprawnie określone, sytuacja kowal zawini, a cygan na powieszą okazuje się w tym przypadku nie tyle prawdopodobna, co szalenie niebezpieczna. Do końca zgadzam się z Wolskim w tym zakresie. Uważam, że konflikt hybrydowy, który trwa już od dłuższego czasu na terenie Polski, zwłaszcza Ukrainy, przygotował społeczeństwo na tego typu działania. Społeczeństwo jest odporne, nauczyło się spokoju, opanowania. Nie było żadnych dzikich objawów paniki w narodzie. Uważam, że naród da radę i nie da się wcale tak łatwo oszukać. Nie da się zmanipulować, nie da się jasno skłócić. Oczywiście będą podejmowane próby, będą jakieś tam, nie twierdzę, że nie będzie, na pewno będą. Będą tam jakieś grupy skrajne, których głosy będą podsycane, ale naród jako całość ma swoją mądrość i pokazało się od czasu wojny na Ukrainie, że jest to mądrość niemała. Zgadzam się całkowicie z tezą Wolskiego, że wojna hybrydowa nie powali Polski na kolana. Na pewno nie. Pokazały to, tak jak mówiłem wcześniej, także dotychczasowe wydarzenia. Ludzie reagują spokojnie, bez paniki. Nawet przykład niedawnego uderzenia rakietowego w Przewodowej, jeżeli było to uderzenie rakietowe na dzień dzisiejszy, czyli nagrywam to 16 listopada, nie wiadomo jeszcze, że pokazuje, że nie reagujemy panicznie, nie wpadamy zbyt w panikę, nie dajemy się skłócać. Naprawdę jesteśmy wzorem do naśladowania dla innych państw. Natomiast same działania hybrydowe zawsze są rozciągnięte w czasie. Nie da się wyizolować politycznie kraju, jak tam Wolski wspominał, w przeciągu. A z każdym dniem trwania wojny hybrydowej odporność społeczeństwa wzrasta. Społeczeństwo nabiera doświadczenia, coraz lepiej udaje mu się rozpoznawać fake newsy, różnego rodzaju zagrożenia. Wojna hybrydowa na terenie całego kraju jest bardzo trudna, ponieważ do owej wojny przygotowane są wszelkiego rodzaju służby, które nawet działają już na poziomie gminy, które znają swój rejon na wylot, są przygotowane, mają przećwiczone różnego rodzaju scenariusze ewentualnościowe i naprawdę jest to cała sieć obrony cywilnej państwa, która w miarę w jakiś tam sposób funkcjonuje i nie będzie łatwo Rosjanom przeprowadzić wojnę hybrydową na terenie całego kraju. No ale Wolski mówi nam, jakie ryzyka panują w zależności od miejsca zamieszkania i wskazuje, że mniejsze ryzyko będzie wojny hybrydowej, zagrożenia hybrydowego będzie na wsi, ponieważ na wsi ludzie wszyscy znają się i pojawienie się obcego na pewno wzmaga czujność. No nie jest prawda. Współczesna wioska dawno przestała cechować się taką XIX-wieczną koncepcją, że każdego zna i wie kto z kim. Dzisiejsza wioska nie różni się niczym od miasta. Ludzie, którzy mieszkają na sąsiedniej ulicy kilka lat obok siebie, nie znają się nawzajem, nawet nie wiedzą jak się nazywają.
Więc tutaj naprawdę poziom zagrożenia, czy to jest wioska, mała miejscowość, czy miasto, pod tym kątem jest taki sam. I zagrożenie może nastąpić wszędzie, przecięcie głównych szlaków komunikacyjnych może nastąpić naprawdę i w rejonach wiejskich. Sparaliżowanie ruchu na określonej przestrzeni nie musi się zadziać w mieście. Może się zadziać w małej miejscowości, przez którą przebiega droga krajowa albo droga ekspresowa. Jednym z większych zagrożeń związanych z wojną hybrydową jest pojawienie się tak zwanego efektu ruskiej onucy. Nie wiem, czy tak zwanego, ja się posługuję tą nazwą. Chodzi o to, że następuje dosyć duży wzrost paranoi. Wszędzie dostrzegani są ruscy agenci, ewentualnie już tak całkiem dobrze, pożyteczni głupcy. A kto za kim stoi, to jest ulubione pytanie, jakie jest ostatnio zadawane. Powoduje to straszny chaos i zamieszanie, brak zaufania w społeczeństwie i dezintegrację. I to jest bardzo niebezpieczne w przypadku ewentualnej wojny hybrydowej, bo i żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacje docierają do nas z każdej strony. W pewnym momencie stajemy przed worem, że nie wiemy, komu możemy zaufać. Jak już się to wydarzy, oczywiście możemy przeciwdziałać temu, natomiast jak już się wydarzy, jak już jest pewien poziom paranoi, to należy skierować się w kierunku najbliższego naszego otoczenia. Ludzi, których znamy, sąsiadom, należy pomagać sobie, należy wspierać ich. Znajomych w pracy, tych, których znamy, im pomagajmy i w miarę możliwości starajmy się nie, o czym mówił Wolski zresztą, nie propagować fake newsów. Wolski tu prorokuje, że zaleją nas tysiące fake newsów w przypadku takiej wojny, że trzeba to wszystko weryfikować. To się oczywiście nie uda, jest to niemożliwe. To jest piękna idea, zgadzam się, ale niemożliwa do wykonania. Jeżeli zaleje nas tysiąc fake newsów, a na zweryfikowanie jednej potrzebujemy minimum 5 minut, żeby ją tam solidnie zweryfikować, no to wyjdzie na to, że nie damy rady wszystkich zweryfikować. Ideałem byłoby, gdybyśmy dzielili się zadaniami. Sąsiedzi robią niektórzy tamto, drudzy nie wiem, zbierają chrust i opał, a tamci weryfikują informacje i potem się tym wszystkim dzielimy. Byłoby super, gdyby tak było i tak by się to wszystko udało zorganizować. Najważniejsze jest w przypadku owych fake newsów, bo nie damy rady wszystkiego zweryfikować na Facebookach, na wszelkiego rodzaju social mediach. Nie damy rady, tego jest zbyt wiele. Kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem. Mamy go całkiem sporo w sobie. Wolski pisze, że należy współpracować w tym przypadku z policją, z strażą pożarną, ze służbami. Oczywiście, że tak. Te służby mają wszystko przećwiczone, przygotowane i na większość scenariuszów są gotowych. Oczywiście na wszystkie nie da się przygotować, bo nie da się przewidzieć wszystkiego na świecie, ale w miarę możliwości współpracujmy.